Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w pierwszej eksperymentalnej transmisji na żywo na YouTube. Proszę mi wybaczyć stan tego wszystkiego, dlatego że po pierwsze ja jeszcze nie umiem obsługiwać dokładnie tego OBS-u, więc nie wiem jak nałożyć te wszystkie nakładki. Po drugie nie mam statywu jeszcze, więc kamera leży sobie na książkach tak ustawiona jak ustawiona. I zobaczymy, co dalej będzie. Słychać mnie? To dobrze. Proszę Państwa, zaczynamy KHT and Answers numer 5 na żywo. Mam nadzieję, że Państwo mnie widzicie i czekam na jakieś pytania, ale jakiś kwadracik jest na Pana twarzy. No właśnie, nie wiem, dlaczego jest ten kwadracik na mojej twarzy, więc muszę z kamery wyłączyć, ale to, co się dzieje, nie będę teraz przerywał. Trudno, niech będzie z kwadracikiem. No powiedziałam, to jest tylko eksperyment. Proszę Państwa, zacznę od jednej rzeczy. Dajmy za spokój okładką, skupmy się na treści i na pewno następnym razem będzie o wiele lepiej. Proszę Państwa, pan Witold Jurasz dzisiaj dał taki post dość ciekawy na temat oficjalnych ogłoszeń Agencji Wywiadu na uczelniach. Proszę Państwa, jakby to powiedzieć, tego typu ogłoszenia stosowały prawie wszystkie służby, zaczęły stosować, od CIA, MI6, poprzez BND. Dawały po prostu ogłoszenia. No niestety u nas wykonano to w miarę dosłownie, tam spotkania na uczelniach i tak dalej. Ja nie jestem przeciwny ogłoszeniom oficjalnym, o ile pamiętam, MI6 dawało to nawet w Timesie, ale wykonanie tego jest troszeczkę śmieszne, ponieważ w tamtych ogłoszeniach chodziło o to, że podawano numer, podawano pewnego maila czy podawano numer telefonu, ludzie się zgłaszali i nikt nie wiedział, kto się zgłosił, kto był na jakim spotkaniu i tak dalej. Raczej spotkań nie było. Były tylko ogłoszenia prasowe. U nas tworzono spotkania bezpośrednie. Zaraz powiem, z czego to wynikało, co było bardzo śmieszne. Zresztą, ponieważ po tych spotkaniach ludzie się zapisywali, każdy wiedział, kto się zapisuje, kto gdzie idzie i że to idzie sobie akurat do Agencji Wywiadu. Jest to, proszę Państwa, śmieszne, dlatego że nie zachowuje pewnego rodzaju tajności. W dodatku, jedno z ogłoszeń było takie, że centralna instytucja zajmująca się zbieraniem i przetwarzaniem informacji organizuje tam czy zebranie, czy prosi o zgłoszenie się pod maila. E-mail był z nazwą awgov.pl, w związku z czym tak mniej więcej tak to było tam. To awgov.pl było w mailu, w adresie mailowym, więc wszyscy od razu wiedzieli, co to jest. Ale wynika to z wielu powodów. Wynika to nie tylko z nieumiejętności, z takiej protezy nowoczesności, wynika to również, proszę Państwa, z ustawy, ponieważ ustawa stworzyła restrykcje w stosunku do werbunku ludzi. Między innymi nie można werbować dziekanów, kierowników na uczelniach, w ogóle nikogo na uczelniach nie można praktycznie werbować i oni tak to traktują. Co prawda ja uważałem, że werbować nie trzeba i uważałem, że trzeba by pójść oficjalnie do dziekana, porozmawiać z nim, powiedzieć. On już by wyznaczył pracownika i wszystko byłoby w porządku. Ja bym przynajmniej tak to zorganizował, w ten sposób. No ale niestety w polskie służby, musicie Państwo wiedzieć, są nie tylko służbami specjalnymi, a w ogóle one już nie są służbami specjalnymi. Ja specjalnie biorę ten telefon, żeby coś Państwu nie pokazać, ale odczytać. Ale jakby to powiedzieć, są także urzędami państwowymi i wydają decyzje administracyjne, co jest po prostu czasami śmieszne. I tu jest taki przykład, mam, bo to jest autentyczne zdjęcie, szukam tylko tego zdjęcia, gdzie ja to zdjęcie miałem. Może pamięci wewnętrznej jest to zdjęcie? Zaraz poszukamy. Nie mogę znaleźć zdjęcia, zaraz sobie złapiemy zdjęcie, tylko wejdę na aparat. O, tu były jakieś zdjęcia z tyłu, nie ma zdjęć z tyłu. Proszę Państwa, i chodzi mi o to, że jest obowiązek powiadomienia pracownika czy aplikanta do pracy o tym, że nie przyjęto go do pracy. I otóż ja tu mam takie właśnie zdjęcie listu
poleconego, wysłanego przez ABW do pewnej osoby, nie oczywiście nie wymienię jej nazwiska. Najciekawsze, że list jest z nadrukiem i pieczątką ABW. Także do poczta, listonosz i wszyscy dostarczyli list polecony z ABW. W liście jest tylko napisane, że rozpatrzono jego podanie negatywne. Jest to, proszę Państwa, bardzo śmieszne, ponieważ to absolutnie identyfikuje człowieka oczywiście, no ale niestety tak jest. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że polski kontrwywiad można podać do sądu, co chyba jest jedyny kontrwywiad na świecie, który można podać do sądu. Dobrze, i to chciałem właśnie powiedzieć, sam proces naboru i jakby szukania ludzi jest w Polsce, w powijakach, nie ma czegoś takiego, nie ma tego, nie jest to po prostu usystematyzowane i ja sugerowałem, że trzeba najpierw zrobić, nie szukać wszystkich, każdego, kto się zgłosi, tylko co my potrzebujemy, a więc potrzebujemy analityków z takim językiem, potrzebujemy takich techników, inżynierów. Muszę powiedzieć, że wywiady zagraniczne, one zatrudniają na etatach jawnych bądź niejawnych nie tylko oficerów operacyjnych, bo nie tylko oni są potrzebni, ale również naukowców, różnych innych ludzi, różnych innych, jakby to powiedzieć, specjalistów z różnych dziedzin. Jak będą potrzebować hydraulika, zatrudnią hydraulika. Jak potrzebują geologa, zatrudnią geologa. Na tym to wszystko polega. I to wszystko jest oczywiście utajnione. Nie wszyscy pracują w centrali, nie wszyscy pracują na etatach jawnych, a szuka się różnie. Dobrze. Teraz zacznę odpowiadać na pytania. 12 listopada spotkanie z pułkownikiem stolicy na ulicy Wspólnej 51. Tak, rzeczywiście spotkanie będzie 12 listopada, czyli we wtorek, poświęcone prowokacjom na marszu, wobec Marszu Niepodległości, między innymi. Następne pytanie. Kiedy zacznie Pan drążyć temat dolarów w pudełkach po butach? Na pewno koledzy udzielą Panu wszelkiej informacji. Po co ta złośliwość? Koledzy mi nie udzielą żadnych informacji, a dolary w pudełkach po butach, akurat byłem wtedy w Londynie, więc nawet nie wiem, że te dolary tutaj były. Natomiast dokładnie znam zasady, jak to się wszystko działo. Dlaczego niektóre rzeczy przychodziły gotówką i dlaczego tą gotówką są... Dlaczego to były obracane gotówką i co się z tą gotówką czasami stało. No właśnie. Jakie konsekwencje będzie miało uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela? Bardzo ciekawe pytanie, bo generalnie jeśli ktoś jest temu przeciwny, wolałbym, raczej by się nie powinien wypowiadać, szczególnie jeśli jest ministrem spraw zagranicznych w tym układzie. Jakie będą? Będą pewnie dość duże, bardzo krzykliwe. Nie wiem, czy to się skończy w jakąś wojną, czy jakimś zamieszaniem, ale to Izrael sobie pewnie z tym poradzi. Oczywiście wiadomo, że ja jestem agentem syjonistycznym, szczególnie po programie pod tytułem... Widzicie Państwo, coś się wywaliło i zaraz już się wywala z powrotem. To kwestia ustawień tej kamery, ja muszę ją rozpracować, ale spokojnie rozpracujemy. Proszę Państwa, wracając do pytania, więc musimy zobaczyć, co będzie, zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast jeśli chodzi o stolicę Izraela, to mogę powiedzieć, że w 73 roku naszej ery Rzymianie nie spalili Tel Awiwu, prawda? To nie Pałac Kultury, który zdaniem jednego polityka, Niemcy nawet nie dali rady go zniszczyć w czasie wojny, więc ja mówię, że spalono Jerozolimę. Czy to jest słuszne, czy nie? Tel Awiw i Izrael powstał w wyniku też wojny, tak naprawdę mówiąc, i przy dużym oporze ówczesnej polityki angielskiej, brytyjskiej. I Brytyjczycy jakby wymusili zrobienie Tel Awiwu stolicą Izraela. No tak trzeba o tym mówić. Jak jest teraz? No teraz jest inaczej. Donald Trump uznał Jerozolimę i uznał zresztą stan faktyczny, ponieważ dla wielu ludzi na świecie Izrael kojarzy się przede wszystkim z Jerozolimą, a nie z Tel Awiwem. Bądźmy szczerzy. To zupełnie tak, jakby się nagle okazało, że Unia Europejska, Bruksela, Niemcy i Francja doszli do wniosku, że właściwie to dlaczego Suwałki nie mają być stolicą Polski i stolicą Polski będą Suwałki, ani Kraków, ani Warszawa, prawda? Kraków to wiem, że nie chce, żeby mieć stolicę, natomiast Warszawa jest stolicą historycznie od wielu, wielu lat, w związku z czym jakbyśmy się czuli, proszę Państwa, na tej zasadzie. Natomiast, no jeszcze raz powtarzam, możecie mnie uważać za agenta syjonistycznego, ale tak to właśnie wygląda. Natomiast, proszę Państwa, rzeczywistość jest taka, jaka jest i z tym się trzeba pogodzić.
co bez względu na to, co kto myśli sobie o Izraelu, to jest nieważne, ale Izrael jest jednak policjantem w tamtym regionie. Autentycznym policjantem w tamtym regionie. I on tam rządzi. Różnym można tam się podobać, nie podobać, jak rządzi, ale tak to jest. Tak jest. Jeżeli ma utrzymać tą, my walczymy z emigracją arabską, z emigracją z tamtych krajów, tą islamską, czy ekspansją islamu, więc dlaczego mamy krytykować Izrael, który to jednak w jakiś sposób wykonuje. Ja to mówię czysto po prostu pragmatycznie i geopolitycznie, w związku z czym tak warto jednak nad tym się zastanowić, zanim się powie jakieś inne rzeczy. Czy wywiady rozmawiają ze sobą o podróżach naukowców? Nie rozumiem, o co chodzi, o jakich podróżach naukowców. Są pewne projekty, których były pewne projekty, sam byłem świadkiem kilku projektów robionych wspólnie we wspólnocie wywiadowczej, których nie będę zdradzał, chociaż niektóre były bardzo arcyciekawe i projekty stricto naukowe, dotyczące bardziej spraw socjologicznych, psychologicznych. Nie, o jednym powiem, bardzo ciekawe było, oczywiście tego oficjalnie żaden wywiad nie sponsorował, ale na przykład bardzo ciekawy był projekt naukowy badań w tak zwanych Stanach w byłym Związku Radzieckim. Stany, to znaczy Uzbekistan, Tadżykistan i te inne rzeczy. Momentu, w którym po komunizmie wchodził ortodoksyjny islam. W pustce po komunizmie, w pustkę ideologiczną wchodził ortodoksyjny islam. I część tych projektów była zresztą realizowana przy współudziale nieoficjalnym oczywiście dużych instytucji rządowych i było to bardzo ciekawe, bo to rzeczywiście dużo dawało w sensie informacyjnym, ale również w sensie zrozumienia danego kraju. Oczywiście, że to jest ważne. Ważne i takie rzeczy prawdopodobnie się robi, ale o takich rzeczach nikt głośno nie mówi. Pytanie, dlaczego aneks... Już, gdzie to było? Uciekło mi, widzicie Państwo, jak to mi szybko ucieka. No dobra, dlaczego aneks WSI nie został opublikowany? A dlaczego aneks WSI nie jest publikowany? Czy w tym aneksie naprawdę mogą być jakieś tajne nazwiska lub informacje, które mogłyby zaszkodzić bezpieczeństwu Polski? Proszę Państwa, dlaczego aneks? Ja już o tym mówiłem. Nie wiem. Nie wiem również, co jest w aneksie. Całkiem możliwe, że w tym aneksie nie ma nic. Ale póki on nie będzie opublikowany, będziemy domyślać się, tworzyć teorie spiskowe, domyślać się wielu różnych rzeczy, które nie są nam po prostu potrzebne. One nie są prawdziwe. Dopóki one są tylko prawdopodobne, dopóki nie mamy aneksu. Dlaczego nie chcą opublikować aneksu? Nie wiem. Ja się na przykład obawiam jednej rzeczy, że całego tego aneksu już nie ma. Obawiam się również to, że aneks został jednak, nie zapomnijmy, przez 8 lat w czyich on był rękach, że aneks jest znany tym, którzy go nie powinni znać przed pierwszą publikacją polską. Więc nieopublikowanie go powoduje taki sam skutek, jak nieopublikowanie zbioru Z, czyli jakiś zbiór haków znany innym, a który można rozbroić tylko przez upublicznienie go. Nie wiem, co tam jest strasznego. Może tam są jakieś informacje obyczajowe na przykład, których nikt nie chce opublikować, a ja uważam, że to jest też niesłuszne, bo to akurat powinno zostać opublikowane, dlatego żeby rozbroić tą bombę i uniemożliwić wykorzystanie tych informacji przeciwko ludziom, prawda? To jest bardzo ważne. No niestety, nie ja decyduję. Nie chcą? Trudno, nie chcą. Zresztą u nas jest wiele rzeczy takich, bo dzisiaj ja nawet opublikowałem u siebie link do rzeczy na temat jakiegoś tam celebryty i tego całego dealera celebrytów, że tam niby ujawnione zostały jakieś informacje i nazwiska. Nie zostało nic ujawnione poza jednym tylko celebrytą, który się broni w ogóle strasznie, jednym człowiekiem, który startował z listy PiS, ale nie dostał się do Sejmu. To jest bardzo dziwne. Ja osobiście uważam, że powinno się opublikować, ponieważ nasi, bo to, co to znaczy celebryci? Tam są prawdopodobnie nie tylko aktorzy, ale również politycy i posłowie. A jeśli oni są na liście dealera narkotyków, to w tym momencie stanowią bardzo łatwy cel werbunku. Po prostu. Opublikowanie tego pozwoli na rozminowanie tej bomby, a twierdzenie, że służby siedzą i pilnują, no to wątpię, bo w
O ile wiem, służby nie dotykają posłów, co zresztą potwierdził były minister spraw wewnętrznych telewizji. Służby się boją posłów i służby uważają, że poseł jest poza wszelką i najlepiej omijają z daleka, bez względu na to, czy poseł będzie na liście celebrytów, czy nie. Tak to wygląda. Czy dalej choroba, zwalnianie od odbywania kary urzędników krakowskich? Chodzi o politycznych łapowników. No ale to u nas właściwie nikt nie poszedł do więzienia z polityków za łapownictwo, proszę Państwa. No niestety, tak się to dzieje. Ja nic na to nie powiedzę. Kamera siadła z powodu śliskiego tematu. Nie siadła z powodu śliskiego tematu. Ja muszę tą kamerę po prostu jeszcze rozpracować dokładnie. Dlatego powiedziałem, dzisiaj jest. Ma Pan kwadrat śledzący Pana twarz. Tak, mam kwadrat śledzący moją twarz. A gdzie są koty? Dobra, jeden kot, kot jeden sobie poszedł. O, nie podoba mu się ta kamera, a drugi kot, o proszę, jest tutaj, o proszę, jest tutaj, to jest Kizia, zaspana Kizia, więc Kizia już zaraz, ona ze mną zawsze jest tutaj, tylko sobie siedzi, nie zawsze chce być w telewizji. Proszę Państwa, czy Pan Prezydent RP znów będzie palił Hanukę 13 grudnia i świętował niepolską uroczystość religijną? Nie wiem, należy zapytać Pana Prezydenta RP. Pan Prezydent RP jest prezydentem wszystkich Polaków, tak zresztą twierdzi. Jako prezydent wszystkich Polaków uczestniczy praktycznie w każdych świętach, które tych Polaków, tych obywateli RP dotyczą, czyli religii obecnych na naszym terenie. Czy będzie? Nie wiem. Po prostu nie wiem. Co Pan myśli na temat codziennych już alarmów i zamykania stacji w metra w Warszawie? No cóż, no jak wiadomo, jest jakiś stopień zagrożenia, w związku z czym bardzo dobrze, że takie ćwiczenia, czy taka wrażliwość zaczęła w końcu mieć miejsce, bo ja słyszałem od pracowników ochrony metra, przy okazji PWPW miałem ich bardzo dużo, którzy chcieli przyjść i przepytywałem tych, którzy chcą przyjść do pracy, no i pracownicy metra mówili mi generalnie, że jest ciche polecenie, żeby jak znajdą walizkę, to brać tą walizkę, wsiadać z tą walizką do metra i jechać na kabaty, bo tam jest jakieś biuro rzeczy znalezionych i ewentualnie tam się to zobaczy, co tam jest, ponieważ przestój metra kosztuje. Bardzo drogi jest przestój metra, w związku z czym takim po cichu powiedziano. Jest też przykład, że jeden z pasażerów metra, który znalazł walizkę, walizka była za trapą bomby i z GPS-em śledzącym, no to on przewiózł ją przez całą Warszawę i walizka się znalazła na Pradze po prostu, bo był ciekaw, co tam jest, więc ją zabrał, otworzył i tak dalej. Polacy nie mają jeszcze świadomości tego, co się tak naprawdę, co się może zdarzyć, więc jeśli się robi takie rzeczy, to jest bardzo dobre. Bardzo dobre, że tak się dzieje i bardzo fajnie i bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że coś takiego, że coś takiego jest. Czy to są rzeczywiste zagrożenia? Proszę Państwa, 99% zagrożeń i tego typu alarmów na świecie jest, no znowu mi to siada, no znowu mi to siadło, dobrze, jeszcze raz, 99% jest nierzeczywistych tych zagrożeń, ale to jest tak, ale nie można, bo jeśli któreś z nich okaże się akurat prawdziwe, no to giną ludzie. Więc każde zagrożenie i każdą informację o bombę, nawet jeżeli jesteśmy przekonani, że to jest żart, należy traktować normalnie. Zresztą zobaczcie, co wisi na amerykańskich lotniskach, że każdy żart na temat zamachów i bomb jest traktowany jako rzeczywisty zamach i będzie tak samo karany i ścigany. I to jest prawda. Nie można w tym momencie sobie pozwolić na odpuszczenie, bo okaże się, że na 100 tych żartów, jeden jak będzie prawdziwy, a my potraktujemy to jako żart, będzie tragedia, więc każdy jest stosowy, więc każdy jest traktowany tak samo. Ludzie znajdują wiele rzeczy, proszę Państwa. Naprawdę wiele rzeczy ludzie znajdują i wiele rzeczy ludzie zostawiają, no i każdy to jest tak traktowane. I bardzo dobrze. Tak powinno być w tym przypadku. Musimy się do tego przyzwyczaić, jeżeli chcemy być bezpieczni. Pozdrawiam ze Szkocji, tutaj też pana słuchamy. Odnośnie emerytur w Wielkiej Brytanii State Pension wynosi 159 funtów tygodniowo. Pozdrawiam. Okej, dobrze, tego nie wiedziałem. Co pan sądzi o wpuszczeniu czarnoskórej, która brała udział w torturowaniu białego niepełnosprawnego, a wyrok na człowieka, którego wrzucił bekoń i wybił szyby w meczecie, o wypuszczeniu czarnoskórej? Nie znam sprawy. Ja słyszałem o tym, że ktoś tam rzucił bekoń i wybił szyby w meczecie w Londynie po pijanemu. Ja uważam osobiście, że
jeżeli go za cośkolwiek skazać, to na pewno nie pod takim zarzutem, po prostu po pijanemu, nie wiem, jakiś tam czyn zrobił, no ale to niestety, jeżeli to jest prawda, to jest, jeżeli go torturowano z tego powodu, to jest skandal po prostu, to jest skandal i trzeba by, żeby jednak ten biały świat się opanował i zrozumiał w rezultacie, kto jest właściwym wrogiem. No ale u nas jest inaczej. Sigium militum. Policjantów powinno być dwóch, Iran i Izrael. Zgadza się. Absolutnie się zgadza. No ale jeżeli chodzi o Iran, to miejmy pretensje do Amerykanów, którzy nie zauważyli, że rewolucja Chomeiniego jest skierowana do wewnątrz, a nie na zewnątrz i zaczęli strasznie ten Iran niszczyć. Można się było z Iranem dogadać. Nie wiem, czy teraz jest za późno, czy nie za późno. Chyba jednak z Iranem się trudno będzie dogadać ze względu na projekty atomowe, no ale które będą bezpośrednim zagrożeniem dla Izraela. Ale sądzę, że przy tym samym zagrożeniu arabskim i niekontrolowanym właściwie rewolucji, w cudzysłowie, islamskiej i niekontrolowanym wzroście w ogóle zagrożenia ortodoksyjnym islamem, te kraje jednak chyba się troszeczkę dogadają bez względu na to, czy stolica będzie w Jerozolimie, czy w Tel Awiwie. Izrael to jest niezatapiany lotniskowiec do wypadku na Suez w razie czego. No być może, nie wiem. Dlaczego, czy ktoś może zabić znanego człowieka Lepera i Petelickiego i wszyscy trzęsą pompami, prokuratura nic nie widzi, każdy nic nie widzi, czy wszystkie te urzędy są zastraszone? Proszę Państwa, nie do końca tak jest, że są zastraszone. Wielokrotnie wynika to z nieumiejętności. Ja wielokrotnie mówię, że w przypadku tego typu przestępstw powinien natychmiast włączyć się odpowiedni wydział kontrwywiadu i badać to operacyjnie. U nas niestety przychodzi prokurator, który wyciąga sobie kodeks postępowania administracyjnego, kodeks postępowania karnego, kodeks taki, kodeks lewy, no i wszystko robi. Mam czasami wrażenie, że służby bezpieczeństwa zastąpili prokuratorzy, bo wszędzie się mówi o śledczych. Jakie śledztwa oni prowadzą? Teoretycznie według prawa tak, w tej nomenklaturze, ale to nie są śledztwa, to są po prostu przesłuchania. Prokurator powinien w pewnym momencie zlecać różne czynności operacyjne, czy kontrwywiadowi, czy policji, i do nich, ich wynik po prostu dopasowywać do swoich kodeksów, czyli po prostu powinien mówić, co mu potrzeba, i nie wtrącać się, jak to policja ma zrobić. U nas niestety prokurator się chyba wtrąca i ja uważam, że prokuratorem nic nie wyjaśnimy, żadnych tych. Zresztą pan tutaj pisze Lepera czy Petelickiego, no akurat, a ja osobiście uważam, że osobiście cały czas mówię, że nadal nie wyjaśniono zbrodni na księdzu Jerzym Popiełuszce, tylko nie dla, mimo ogromnej chęci i ogromnego zaangażowania zarówno pana Sumnickiego, jak i przede wszystkim prokuratora Witkowskiego, to jednak nie uruchomiono żadnych, nie stworzono żadnej grupy specjalnej w służbach specjalnych, które by operacyjnie zadbało o to wszystko, a jest szereg rzeczy do wyjaśnienia, jest na przykład co się stało później z mordercami, co oni robią teraz i tak dalej, ale o tym to można mówić, można książki pisać. Natomiast w wypadku na przykład tych tak zwanego seryjnego piątkowego samobójcy, no to też jest ciekawe, że wszelkie czynności zaczyna się w poniedziałek, co dla mnie już jest sugerujące, bo jeśli nie potrafi się zrobić oględzin natychmiast i czeka się do poniedziałku, bo i prokurator ma wolny i wszyscy mają wolny, no to jest to, proszę Państwa, śmieszne. Ja też zresztą usłyszałem, że jeżeli ktoś spadnie z dachu, no to ci z zakładu kryminalistyki na dach nie wejdą, ponieważ żaden z nich nie ma przeszkolenia ani zezwolenia na pracę na wysokościach. No więc to bywa śmieszne. Koty namierzają pana twarz w kwadracie i kalibrują. Prawda. Stolica w Suwałkach, to by się minister Zieliński ucieszył. No tak, ale konfetti by leciało w tych Suwałkach, prawda? Perston i Arab, jest duża różnica w pozorom, więc z Iranem zawsze się dogadamy. Pytanie, czy USA się dogada? Nie wspomną Izraelu. Już mówiłem, panie Piotrze, na ten temat, że oczywiście, że Perston i Arab, my bardzo często mówimy Arabowie myśląc o islamie, a jak wiem, to zdaje się, że wyznawców islamu jest kilkakrotnie więcej nie będących Arabami, bo to jest wielka cywilizacja perska. Amerykanie wtedy nie zauważyli, że to jest konflikt w rezultacie pomiędzy cywilizacją perską a arabską w całej tej wojnie Irak i Irany, wspierając Irak zresztą i Saddama Husajna, troszeczkę bez sensu. Natomiast czy się dogadają? Będą musieli się dogadać w pewnym momencie, ponieważ jeśli na przykład
Iran uzna stolicę w Jerozolimie, no wówczas będzie to gest, który na pewno Izrael doceni. Niech pan wreszcie ujawni, MacBook, niech wreszcie ujawnia konfidentów w kościele. Ujawnią. Czyli konfidentów SB, Mossad, BND czy CIA. Nie wiem. Nie wiem po prostu. Nie wiem, proszę państwa. Na temat wielu ludzi mówiło, walczyło nawet wśród członków kościoła, wśród duchownych o lustrację. Hierarchowie tego nie chcieli i tego nie chcą. A poza tym jest jeszcze jedna rzecz dodatkowa. Proszę państwa, ja napisałem to w spisku założycielskim w przedmowie, że najmniej dokumentów pozostało po Departamencie IV. To zostało zagospodarowane. Przez kogo możemy się domyślać? Jeśli mamy kogoś ujawniać, miejmy dokumenty. Wy znacie państwo moją manierę, że nie jest to, ja mogę wierzyć w pewne rzeczy, mieć pewne hipotezy, ale potrzebuję dokumenty na dowody. Jeśli oskarżymy księdza X, księdza Y o pracę na rzecz SB, to miejmy dokumenty. Jeśli tych dokumentów nie ma, to nie oskarżajmy. Bo po pierwsze przegramy, a po drugie zrobimy tylko awanturę i ośmieszymy całą sprawę przede wszystkim. Pułkowniku, może coś o powiązaniach obu Morawieckich z wsi WOP? Nie znam tych poron. Naprawdę, nie znam tych. Ja z tym się nie spotkałem w swojej pracy. Jeśli ktoś ma jakieś dokumenty, powiem wprost, niech opublikuje, niech wykaże odwagę i niech opublikuje, bo to, co się dzieje ostatnio w internecie i ten hejt na panów Morawieckich, a szczególnie na Mateusza Morawieckiego, a ja już raz powiedziałem i powtórzę raz jeszcze, proszę państwa. Nie mamy nic, nic nie wiemy. Z jednej strony wszyscy popieramy PiS, a z drugiej strony po tej decyzji zostawiamy, po decyzji PiS-u, czyli po decyzji Jarosława Kaczyńskiego, nie zostawiamy suchej nitki na tym, kto będzie premierem. Nie wiemy. Ja powiedziałem, skomentuję to, poprę albo nie poprę, dopiero wtedy, kiedy zobaczę skład rządu, bo w tym rządzie są ludzie, których na pewno trzeba natychmiast zmienić. Na razie zostawmy jakich, ale zobaczymy, co zrobi premier Morawiecki. Czy będzie miał odwagę, czy rzeczywiście jest spoza układów, partyjnych oczywiście układów, czy zmieni. Zobaczymy. Poczekajmy, proszę państwa, nie można od razu dawać. A jeszcze raz powiem, powinniśmy być wdzięczni premier Szydło, która została żywym saperem. No oczywiście, bo po 8 latach obejmując ster rządów, ona wchodziła w kółko na minę i cały hejt wzięła na siebie. 2 lata to dużo, żeby wytrzymać, a może ona rzeczywiście sama chciała, pani premier, zrezygnować. Nie wiem. Nie wiem, my nie jesteśmy przyzwyczajeni, my uważamy, że jeżeli ktoś przestaje być premierem, to znaczy, że zdjęli go z tej fuchy, że po prostu się... No, wiadomo jak, że... A może ktoś sam chciał i nie chciał podawać do tego. Może po tych 2 latach było rzeczywiście czas na to, żeby ktoś, kto miał 2 lata, kto był w sumie z boku, kto z DJ-em, nie był na pierwszej linii tak do końca. Nie rozbrajał tych bomb, nie wchodził na te miny, żeby ktoś miał po prostu... Żeby ktoś miał możliwości, jakby to państwu powiedzieć. No, żeby ktoś po tym wszystkim się... No, żeby ktoś się przygotował po prostu. Nowy. Może o to chodzi. Sorry za te przerwy, to powiedziałem, to jest eksperyment. Ten film potem będzie na YouTube. Możecie go krytykować, robić co chce. Ja już postaram się później zobaczyć, dlaczego ta kamera tak działa, bo tego nie wiem. Co dalej mamy? Nasi biskupi podejmują przeciwne decyzje, że zwykłym ludziom właściwie, że słyszał pan, że wymyślili korytarz humanitarny i pomoc uchodźcom w Polsce, ponoć umoczyli w to Caritas. Zanim, no podejmują, no, ale to wiecie państwo, ja raczej staram się Kościoła nie krytykować, bo nie jestem jego członkiem i nie jestem w nim w środku. Widocznie są jakieś decyzje, natomiast teraz jest kwestia definicji, co to znaczy korytarz humanitarny uchodźca, bo jeżeli to ma być korytarz humanitarny uchodźca z Syrii, z tych miast rzeczywiście zagrożonych, jeżeli to mają być chrześcijanie zagrożeni, a nie ludzie z Maroka, czy te bandy, które najeżdżają z Zachód, to dlaczego to krytykować? To znaczy trzeba to wszystko w jakiś sposób skanalizować i tym ludziom trzeba pomóc, bo chyba wszyscy chcemy pomagać chrześcijanom mordowanym przez ISIS, czy przez islamistów w Syrii, prawda? A to nie jest parę milionów osób, tylko to jest kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy góra osób. I tym trzeba rzeczywiście pomóc.
Natomiast sądzę, że decyzje dzisiejszego papieża są o wiele bardziej szokujące dla niektórych. Ostatnio przeczytałem o zmianie modlitwy Ojcze Nas, nie wiem dlaczego, no ale to już jest inna sprawa. Ja nie chcę w to wchodzić, proszę Państwa, nawet również dlatego, że nie jestem członkiem Kościoła, jestem tylko obserwatorem, obserwuję to z zewnątrz, zajmuję się hobbystycznie religioznawstwem i religiami, więc czy też religią chrześcijańską, czy tam Biblię, ale to zupełnie nie ma nic do rzeczy. Magłuk, postać może tylko. Ta Ziemia jest płaska. No ja też tak uważam, panie Pawle. Ziemia jest na pewno płaska. Panie Piotrze, czy słyszał pan coś o płaskiej Ziemi? Tak, stojącej na żółwiach. Zresztą radzę przeczytać cały cykl Terry Pratchetta. Jan Kowalski, CIA to nie kontrwywiad, do tego jest FBI. CIA to nie kontrwywiad, to co wszyscy mówią, że jest wydział. Ames był szefem tak czegoś rodzaju kontrwywiadu zagranicznego na wschód wewnątrz CIA, ale kontrwywiad w wywiadzie jest zupełnie czym innym. Kontrwywiad w wywiadzie bardziej chroni, musi chronić instytucję wywiadu przed penetracją, dlatego tak się nazywa. Natomiast FBI jest takim rzeczywistym kontrwywiadem. Między innymi, bo mam inne zadania również, ale głównym zadaniem jest działalność kontrwywiadowcza, taka jaka powinna być zresztą. Eurokomuna nie chce pomóc chrześcijanom w Syrii. Tak, nie chce pomóc. Nie chce pomóc, bo to trzeba się zaangażować dość mocno militarnie i łatwiej jest krzyczeć i uspokajać sobie sumienie, pomagamy uchodźcom z wojny, patrząc na te wszystkie, na to wszystko, co przyjeżdża i przylatuje do Europy, ale tam trzeba by i militarnie się zaangażować, i tam jest niebezpiecznie. A oni ukochają bezpieczeństwo. Irak ogłosił zwycięstwo nad ISIS. Rosjanie, że na terenie ich działań ISIS również zostało pokonane. Czy to oznacza koniec wojny i spokój na Bliskim Wschodzie? Nie, to nie oznacza ani końca wojny, ani spokoju na Bliskim Wschodzie. Takie ogłoszenie może być tylko. Po prostu ISIS, wiadomo, wypaliło się, najprawdopodobniej już jest wymyślane co innego, także tam spokoju bardzo długo nie będzie. A teraz jeszcze wracając do tego, gdybyśmy na przykład w tym momencie zarówno Iran zneutralizowali, jak i Izrael, no to wówczas tam to będzie to samo, co arabska wiosna. Będzie totalny bałagan i wszyscy się porozwalają. W jakim stopniu służby niemieckie podlegają amerykańskim? Amerykanie po wojnie tworzyli. Niemcy są pod amerykańską okupacją. Każdy kanclerz musi w Waszyngtonie podpisywać lojalkę do roku 2099. Nie wiem, czy musi podpisać, bo nie widziałem tego. W jakim stopniu służby niemieckie podlegają amerykańskim? Proszę Państwa, proszę obejrzeć sobie film, bardzo ciekawy, przynajmniej pierwszą serię, pod tytułem Burning Station. Tam po raz pierwszy widziałem w filmie, film chyba jest sponsorowany trochę przez Niemców, że jak CIA werbuje osoby, gdzie jeden z szefów niemieckiego kontrwywiadu chyba był oczywiście agentem CIA. Oczywiście, że tak, że bardzo długo Amerykanie mieli wpływ na to, ale mieli. Po zjednoczeniu Niemiec, kiedy tam doszli do tego wszystkiego ludzie z NRD i Stasi, które nie zostało, proszę Państwa, nie wierzcie w tą ciemę, że oficerowie Stasi i funkcjonariusze Stasi zostali listonoszami, to jest nieprawda. Jak to wygląda naprawdę, to trochę piszę w resecie. Oczywiście to jest powieść, możecie uwierzyć czy nie, ale sam widziałem w roku 92 podczas mojej chwilowej pracy w Straży Granicznej, znaczy w Urzędzie Samorządowym w Straży Granicznej, byłem na granicy, byłem na spotkaniach i nasi sami pogranicznicy, czyli nasi sami, jeszcze wtedy chyba nie, już strażnicy graniczni, jeszcze już nie w opiści, mówili mi, że popatrz na nich, bo pokazywali mi Niemców nagle i pomyli, popatrz wszystkich, to wszystko to jest Stasi. Oni ich wszystkich wrzucili tutaj, bo oni nas lepiej znają. Także spokojnie ich zagospodarowali i w tym momencie Amerykanie stracili trochę. Również stracili trochę wpływu na te służby. Tak osobiście uważam i chyba tak jest, tym bardziej, że po rządach Obamy, kiedy Obama wyraźnie odpuszczał Europę, dawało to jedno, co wpłynęło oczywiście na pracę CIA i to było widać, przynajmniej na kierunkach takich jak rosyjski czy europejski w ogóle. Prawdopodobnie Niemcy to szybko wykorzystali. No ale cóż, tak to bywa.
Ten atak na polski autokar był pod Lwowem, a prezydent Duda wybiera się tam z wizytą. No ja, no, no to też są prowokacje, panie MacBook, to są prowokacje. I tych prowokacji należy się spodziewać, tym bardziej, że na Ukrainie zdaje się też w tej chwili zaczyna dochodzić inna opcja, która może Poroszenko obalić, a jest to opcja, która szuka, która autentycznie szuka, i to są Ukraińcy, zerwania z przeszłością, to znaczy zerwania z pojęciem, że jakby tożsamością dla młodych Ukraińców ma być ten bandyta i ten ludobójca Bandera i ci ludobójcy z UPA. I szukają pozytywnych, szukają pewnych pozytywnych postaci. Takim na przykład jest Petlura. I chcą przypomnieć właśnie Petlurę. Petrule przyjaciela Piłsudskiego. Jest wiele takich rzeczy, ja chyba muszę zrobić specjalny program na ten temat, dlatego że też jestem przerażony pewną niewiedzą historyczną u młodych Ukraińców. Ja, proszę Państwa, przygotowuję sobie program, rozmawiałem z jedną, z dwoma osobami już, rozmawiałem z młodymi Ukraińcami, którzy pracują w różnego rodzaju sieciówkach, roznoszą pizze, różne cuda tutaj. Oni nie są do Polski źle nastawieni, ale na pytanie, kto to jest Petlura, nie potrafią odpowiedzieć. Na pytanie, czy uważają Banderę za patriotę, tak, ale bo mówią, że tak, ale nie dlatego, że to był ludobójca, oni o tym nie wiedzą, wypierają to jakby i trzeba im po prostu pokazać. Pokazać im to, że największym wrogiem państwa ukraińskiego był właśnie Bandera. No nie tylko, przecież Bandera dobrze wiedział, że Hitler powiedział nie dla jakiegokolwiek państwa ukraińskiego. Jeżeli z nimi współpracował, to współpracował po to, żeby te swoje bandyckie hordy po prostu zaspokoić. I tak to wygląda. No zaraz, to nie mnie się pomieszało, skoro FBI to wywiad, to czym jest CIA? Coś się panu pomieszało? Nie. CIA jest wywiadem, a FBI jest kontrwywiadem. I to wszystko. Co prawda FBI też prowadzi działania wywiadowcze, kiedy jest na placówkach, a dużo w FBI jest na placówkach po prostu, nie tylko zabezpiecza, ale prowadzi również, uczestniczy w prowadzeniu działalności wywiadowczych, oficerowie FBI. No co z tego? To jest normalnie jak kontrwywiad. Krzysiek Adamski, czy słyszałeś o ochroniarzu, który krzyczał na dziennikarkę? Tak, słyszałem i napisałem również, że skoro żądamy rozwiązania ONR, bo jest organizacją siejącą nienawiść i mówiącą językiem nienawiści, no to po tym zachowaniu się w stosunku do młodziutkiej dziewczyny, to w sumie dla mnie to dzieciaka nawet, z mikrofonem, która pytała się o coś, to należy zdelegalizować obywateli RP, którzy sieją nienawiść, a w stosunku do tych, z którymi się nie zgadzają, stosują tego typu rzeczy, obrażają i tak dalej. Czy to jest ochroniarz? To nie tylko, to jest dziwny ochroniarz. Nagle się pojawił, jest ochrania podobno pana Frasyniuka. Skądś go musieli wziąć. To nie jest tak, że pan Frasyniuk pewnie rozpisał, być może zresztą rozpisał przetarg, chociaż nie musi. Więc wybrał sobie tą firmę, bo ktoś mu poradził. Radził mu zrezygnować z tych ludzi jak najszybciej, a faceta powinno się po prostu pozbawić licencji. A faceta powinno się pozbawić licencji i wsadzić do więzienia po prostu. Tak to niestety, tak to uważam. No, przykro mi, że tak było. Mam nadzieję, że ta dziewczyna i TVP poda faceta do sądu, bo tak nie można. Ja się mogę z nikim nie zgadzać. Ostatecznie wiadomo, że co zrobiła ze mną Fakt i Gazeta Wyborcza, ale do żadnego dziennikarza bym się w ten sposób nie odezwał, tylko najwyżej bym z nim albo nie rozmawiał, powiedział, że nie chcę rozmawiać, ponieważ nie wiem, ponieważ rzeczywiście, ponieważ zrobiliście mi świństwo, więc nie chcę z wami rozmawiać, ale on wykonuje swoją pracę i w ten sposób, natomiast bym go nie wyzywał i na pewno bym się nie rzucał do bicia. Notabene oni się zaczynają coraz częściej rzucać do bicia, proszę państwa. Zobaczcie jeszcze jedno, wczoraj jeszcze w tym całej audycji, bo taki był artykuł chyba na Niezależnie na ten temat, zauważyłem wczoraj Marcin Rola rozmawiał z tym facetem. Było to dość ciekawe, ale Marcin wykazał ogromną cierpliwość, bo ja bym nie wytrzymał tej rozmowy dość długo. Natomiast nie zauważył jednej rzeczy, Marcin, w tym wszystkim. Facet powiedział, że po to ma ten hełm, żeby wszystkich nagrywać. To co, oni tworzą już listy proskrypcyjne? Tak z tego wynika, że oni tworzą listy proskrypcyjne. Proszę zobaczyć, że tworzono takie listy również w czasie Marszów Niepodległości za czasów PO, więc po co? To są listy, jakieś archiwum na przyszłość? Jeżeli tworzy to archiwum na przyszłość, dla kogo? Przecież ten facet nie jest ani na tyle mocny, ani na tyle
jakby to powiedzieć, no nie chcę mówić inteligentne, ale no, żeby te listy tworzyć dla siebie. Nie jest, nie jest przedstawicielem, znaczy jest może przedstawicielem, ale nie stoi za nim żadna organizacja, a więc ktoś mu to zlecił. Po co te listy proskrypcyjne? I szkoda, że Marcin właśnie się nie zapytał, po co to jest. No ale trudno. Jak pan odbiera ostatnie zeznania świadków Amber Gold? Ja w ogóle zeznania świadków Amber Gold odbieram dość śmiesznie po prostu i wychodzi z tego ewidentnie, jaka to była ściema PO-owców. Jaka to była ściema PO-owców i że kto, i że to był normalny, że stał za tym ówczesny rząd i dobrze wiedział, co robi, ochraniany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tak to wszystko odbieram, a oni nic nie pamiętają. Oni są biedni, nieszczęśliwi, więc no, też uważam, że powinno się to bardziej sprawami operacyjnymi, chociaż żal mi jest strasznie pani poseł Wasserman, bo ona robi co może. Widać, że staje kobieta na głowie, przepraszam, staje pani poseł na głowie, żeby to zrobić, no ale żeby coś z tego wyszło, no ale niestety wydaje mi się, że nikt za to, nikomu za to włos głowy nie spadnie, a szkoda. Gratuluję, nie ma troli. Trole będą później. Co sądzi pani o informacjach zawartych w książkach pana Wiktora Seworowa, czy GRU posiada, GRU niektórzy chcą, żebym mówił, ja mówię GRU, tak jak Rosjanie, czy GRU posiada swoje miejscówki dla specnazów w Polsce, utrzymuje z nich środki transportu, łączność i żywność? Tak. Tak, myśmy kiedyś szukali tego wszystkiego, ciężko jest znaleźć, dlatego że oni mają, oni, to jest proszę państwa historycznie. Weźmy, wróćmy do Sudopłatowa, jeszcze, który nie był w GRU, ale Sudopłatow został wysłany przez NKWD już mniej więcej w 1938, pod koniec 1938 roku zaczęli przygotowywać wojnę partyzancką. Oczywiście nasiliło się to w 1940 roku, także oni praktycznie po wejściu Niemiec mieli troszeczkę gotową tak jakby infrastrukturę i tworzenie infrastruktury. I tworzenie po prostu infrastruktury własnej. Tak to infrastruktury dla własnych działań. Prawdopodobnie ma, czysto zakonspirowany gdzieś. Nie wiem, czy kontrwywiad to bada i czy będzie badał, bo jest to dość ciężko. Przepraszam, ktoś do mnie jak zwykle dzwoni. No nie, niech nie dzwoni dzisiaj. Teraz. Więc jest to bardzo prawdopodobne. Nikt tego jeszcze nie udowodnił, oczywiście, ale takich rzeczy się nie udowadnia, trzeba znaleźć. Na pewno muszą mieć magazyny. To może być związane z tak zwaną ochroną ambasady, bo nie wiem, czy wiecie, że ambasady dużych krajów i tych wielkich graczy mają specjalne procedury na wypadek wojny, które tworzą, no to są bezpieczne mieszkania, środki żywności, właśnie woda, broń i tak dalej. Także Wiktor Suworow może mieć rację, tym bardziej, że musiał być tego świadkiem i przypuszczam, że nie tylko na terenie Polski, ale na terenie Niemiec czy na terenie krajów natowskich również są takie grupy, również są takie rzeczy. To nie oznacza, że jest oddziały specnazu, które są gotowe w każdej chwili, to są po prostu centra logistyczne, tak to nazwiemy, są czy pewne miejsca logistyczne zawierające określone rzeczy, które są mocno zakonspirowane i pilnowane przez wywiad, czy KG, czy SWR, czy GRU, nieważne. I w razie jakiejkolwiek sytuacji W, czy sytuacji specjalnej, czy też w razie jakichkolwiek, jakby to powiedzieć, podejrzeń, że coś takiego będzie, te grupy mogą się tu pojawić jako z różnych kierunków, jako cywile, dyplomaci i tak dalej, i tak dalej. Także proszę mi, tak jest. Mam nadzieję, że w Polsce powstanie kiedyś prawdziwy kontrwywiad, ale mówię prawdziwy kontrwywiad, a nie instytucja biurokratyczna, którą można podać do sądu. I ten kontrwywiad będzie patrzył na wszystkie strony. Nie będzie związany, nie zwiążą mu politycy, nie zaklemlują mu ust i nie zwiążą rąk z tyłu idiotycznymi ograniczeniami i ustawami. Tylko po prostu będzie działał i ukryje i to wszystko zneutralizuje, ujawni i zneutralizuje. Mam taką nadzieję, cały czas mam taką nadzieję, niestety ta nadzieja jest coraz słabsza. Czy pan też tak uważa, jak niektórzy politycy, dziennikarze, że tu w Twitterze o honorze bytnojnowska ostrzega, by oba milczeli na pewne tematy? Oczywiście, że tak.
Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że pan Tusk mówił wcześniej, że nie wtrącał się w ogóle do służb specjalnych, on miał koordynatorów od tego i tak dalej. A tu w tym słynnym twicie i w słynnej tej wypowiedzi telewizyjnej mówi, że jest dumny, że oni wykonali takie tam nie rzeczy, że byli tacy wspaniali, genialni, to co? No albo się wtrącał i interesował się służbą wywiadu i kontrwywiadu, albo nie w rezultacie. Oczywiście zgadzam się z tym. To jest prawdopodobnie takie ostrzeżenie typu, a zresztą to nie tylko to, ponieważ ewidentnie, jak już powiedziałem, z całej tej, po tej całej ściemie dotyczącej, tym całym cyrku dotyczącym wotum nieufności, ja to odebrałem po prostu jako taki apel do wszystkich urzędników państwowych i takie ostrzeżenie. Pamiętajcie, oni się skończą, my wrócimy i się rozliczymy z wami, więc uważajcie, co robicie, a najlepiej nie róbcie nic. Tak to odebrałem, proszę Państwa, i to też można tak tutaj odebrać. Olać służby militarna amerykańska baza w Ramsztajn przypomina Niemcom, jakie jest ich miejsce w międzynarodowej grze. Tak się tylko Panu wydaje, to Niemcy nie byliby tacy nerwowi w stosunku do Polski, gdyby rzeczywiście nie zauważyli, że przesuwa się, że Amerykanie przesuwają swój środek ciężkości gdzie indziej. No ale dobrze. Czemu twarz pana Wrońskiego jest w ramce? No ja też nie wiem, ta kamera mówi, że w ramce. Ramka, no ktoś mnie namierza. Jak wiemy wszyscy z teorii spiskowych, namierzają mnie jacyś kosmici, masoni albo inne ufolutki, ale mi się ładnie w tej ramce. A proszę, ramka chodzi za mną. Fajnie, no właśnie, można pomachać. Nie, nie chodzi za tym. To ochroniarz Komorowskiego, Tuska, Wałęsy i innych frasyjników z każdego maszynu. No właśnie, ktoś go musiał tam nazwać, tego faceta, i warto by sprawdzić kto. Czy lepiej jest robić audycję na FB czy na ET? Proszę Państwa, ze względu na czat i na ilość odpowiedzi, o wiele lepiej na IT. Ja wiem, że to jest takie, jakie jest. Nie poradzę sobie. Ja też się rozwijam technicznie, uczę się szeregu rzeczy i mam nadzieję, że mi się uda. Dobrze, proszę Państwa, mi się tutaj kończy bateria, ta kamera co chwila wychodzi. Spotkamy się za tydzień na Questions and Answers. Ja postaram się poprawić to wszystko i tak, żeby nadawać bezpośrednio na YouTube. Jest szybciej, lepsza jakość i łatwiej się Państwu odpowiada. Ewa Stasinocka zwariowała z wahadełkiem. Zaraz. Co tu mamy jeszcze? Na ile Pana zdaniem Bruno Kwieciem padł ofiarą gry operacyjnej AW, bo wtedy na gwałt potrzebowali sukcesu? Dobrze, odpowiem Panu w ten sposób. Była taka sytuacja w 11, kiedy była taka grupa działania, jedna z takich organizacji młodych, podziemnych Solidarności z drukarnią. W tej grupie działania było dwóch naszych oficerów dochodzących, ja tam jako łącznik, było jeszcze ze trzy źródła, no i takich było dwóch czy trzech ludzi rzeczywiście z podziemia, którzy oczywiście wierzyli, że to jest ta prawda. No i jeden z moich kolegów zaproponował naczelnikowi, że no to werbujemy tamtych. No i naczelnik powiedział, daj spokój, niech tam będzie jakaś opozycja w końcu. I tak chyba było z Brunonem Kwietkiem, że otoczono go, faceta, który może był trochę naiwny, łatwowierny, otoczono źródłami, otoczono agentami, oficerami ABW i stworzono grupę. I tak naprawdę to biuro Brunon Kwiecień jest ofiarą, jest moim zdaniem. I tak naprawdę Brunon Kwiecień jest ofiarą, proszę Państwa, pewnej gry operacyjnej, bo rzeczywiście szybko potrzebny był sukces. Wiem, co robi ta ramka, tylko nie wiem, jak ją cholera wyłączyć. Dobra, pytanie, może chodzi o śmieszne, ale gdyby mi ono, o co chodzi z tym Anno Domini? Roku Pańskiego. No nie wie Pan, co to jest Anno Domini? Anno Domini to jest od czasów narodzenia, pod czasów narodzeniach Chrystusa, liczy się inaczej, czyli naszej ery i przed naszą erą, to co się mówi BC, before Christ, czyli przed narodzeniem Chrystusa, tak się liczy. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo, dobranoc, sorry za te wszystkie niedogodności techniczne, nie będzie żadnego tu teraz ani tego, co przed zawsze było, ani zakończenia. Muszę się tego dokładnie nauczyć, rozprawić OBS, ale jak wiadomo, trzeba eksperymentować, żeby się nauczyć. Więc nie zwracajcie Państwo na uwagi na okładkę, zwracajcie uwagę na treść. Dziękuję bardzo. Dobranoc.